Z tego co słyszałem, to Hejno w Krakowie grają, a więc czas rozpocząć naszą uroczystość. A ponieważ Bursa to placówka dla młodzieży, to i młodzież rozpocznie naszą uroczystość. Serdecznie zapraszam. W miasteczku, którego nazwy nie powiem, nic to albowiem do rzeczy nie przyda. Za ścianku, gdyż zbiór tęgich głów tak zowiem, nie próbuj zgadnąć, tak miana nie wydam. W tej zawołanej turystycznej stolicy szacowna mądrość od wieków mieszkała. Na każdej, szerszej czy wąskiej ulicy swój nadintelekt manifestowała. Halo? Tak? Dobrze, jasne. Dobrze, dziękuję za informację. Dano znać do Bursy z oświatowej straży, że pan naczelnik z wizytacją waży, że metodycy biją w samopały i wzywają dyrekcję na wały. Ta więc zwołuje młodzież i rady, jak to już nasze czyniły pradziady. Zwołał dyrektor zebranie i zaprosił wszystkich nań. Chciał bowiem ustalić, czym by się tu móc pochwalić? Wszyscy wiedzą, że naczelnik zna się na istocie rzeczy. Nic nie przejdzie tu po łebkach. W naszej Bursie nikt nie przeczy. Rozdał naczelne zadania. Jubileusz uczcić godnie. Bez gadania, bez szemrania. Macie na to 3 tygodnie. Zebrała się bursowa rada. Ten gada i tamten gada. Czy zdążymy, czy się uda? Pan dyrektor wierzy w cuda? Biografia raczej bogata i słuszna na nasze lata. Czasem myślą jak poeci. Mądre w Bursie mamy dzieci. Tam zagości ład, porządek, gdzie jest pamięć i rozsądek. Myślę, że najwyższa pora rocznicy tworzyć wydanie. Jak tu podjąć naczelnika, by miał o nas dobre zdanie. Jak powitać prezydenta, jaki uśmiech słać do naczelnika, by jeden i drugi o nas pamiętał na co dzień, nie tylko od święta. Nie miał w końcu szef pojęcia, więc poprosił panie, panów, pomyśl stara na zajęciach, ty się stary też zastanów, jakby uczcić jubileusz, a myśl na działanie przełóż. Myśli młodzież, wielka rada, to by trzeba, to wypada, tego prosić, tamtą zaśnie, ej, wybuchną pewnie waśnie, a jak zechce wielka władza, tam, gdzie król piechotą chadza, nie daj Boże, drugie piętro nie dla wszystkich jest zachętą. A jak zechce przyjść na zajęcie? Jezus Maria, co to będzie? Kogo by tu proponować, żeby honor uratować? Może prosić do kuchenki? Na zajęcia kulinarne? Pani Basia przepis z ręki, ciasta piecze niebanalne. A co będzie, mili nasi, gdy nie będzie pani Basi? Albo też w ostatniej chwili pójdzie sobie na L4? Skóra cierpnie, włos się jeży. Coś się stanie, co przypasi? Może wszystko już zależy od wygibasów pani Asi? Uzgodniono, że wskazane, by się zebrał szkolny panel i po zwykłym mózgu w praniu przyjął wolę o działaniu. Uzgodniono też plenarnie oddać sprawie się ofiarnie. Każdy zrobi, co potrafi. Niech dyrektor się nie trafi. Sprawiliście mi dziś frajdę. Z takim gronem wszędzie zajdę. Jesteście nad wyraz szczerzy. Wierzyłem w was i będę wierzył. Tuszę, iż ten wspólny program detalicznie z wami dogram. I z połem, na co tak liczę, uczcimy Bursy rocznicę. Już 60 lat minęło. Gloria in excelsis Deo. Zaczęła się wielka próba. Na scenie jest zamieszanie. Za chwilę odsłona druga. Literacki przekładaniec. Na ten czas gdy rochwycił do sprzętu podpięty mikrofon czarny, na przewodzie giętym jak wążbła, oburącz do ust go przycisnął, wzdął policzki jak banie, w oczach krwią zabłysnął, zsunął w pół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha i do płuc wysłał z niego cały zapas ducha i dmuchnął weń jak halny wirowatym dechem.
podwaja wici i rozsyła echem. Umilkli wychowawcy, stali wszyscy zdziwieni, mocą, czystością, dziwną harmonią pieni. On, kunszt swój, w którym w dawnych latach słynął, raz jeszcze przed uszami słuchaczy rozwinął. A w owej przemowie była historia długa. O tym, jak pani dyrektor przy grobach z miotłą latała, a wcześniej do budy przywiązać się kazała. Później świętego Mikołaja udawała, a na koniec wraz z Jurkiem do puszki zbierała. O tym, jak nasza pani Patrycja biega regularnie z młodzieżą do zwierzyńca i z sercem pomaga tym biednym zwierzaczkom. Ona pomoże nawet robaczkom. Nagle, jakby chrząkanie, tu przerwał, mikrofon wciąż trzymał. Uczniom się zdawało, że szef ich mówi jeszcze, a to w kolumnach brzęczało. Gdy pan dyrektor łzy Wojskiego ronił, właśnie na scenie jakiś człowiek się skłonił i odchrząknąwszy szczerze witał gości, wedle hierarchii, czyli ich ważności. Potem obwieścił, że tu na tej scenie jubileuszowe będzie przedstawienie. Bursa numer jeden nie jest jakąś dziurą, więc spektakl będzie stać literaturą. Pozwólcie tedy zacząć od korzeni i dokładnie wymienić, co wydarzyło się od roku 1955. W latach 1955-1961 na terenie dzisiejszej Bursy funkcjonował internat Technikum Mechaniczno-Papierniczego pracowników służby zdrowia. Następnie powstał internat Technikum Budowlanego i Szkoły Rzemiosł Budowlanych. 1 lipca 1993 roku utworzono Bursę numer 2, a w sierpniu 1996 roku Bursę numer 2 w Jeleniej Górze przekształcono w internat Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego. W 1997 roku Polska nawiedziła powódź stulecia i wielka woda nie oszczędziła też naszej Bursy. Na szczęście z uzyskanych środków samorządowych udało się odremontować straty. Można by rzec, że dzięki temu na terenie placówki powstało wtedy w 1998 roku pierwsze wojsko do siatkówki. W wyniku niżu demograficznego i wprowadzania reformy edukacji w kolejnych latach wykruszały się kolejne placówki. Ulegały likwidacji bądź przekształceniu w placówki niepubliczne. W efekcie tego nasza placówka od 1 września 2000 roku stała się bursą szkolną numer 1. Na przełomie lat 2009-2011 wykonano kapitalny remont całego obiektu ze środków w ramach projektu Nowoczesna infrastruktura edukacyjna Szkolnictwa Zawodowego w Jeleniej Górze. Dzięki temu osiągnięto cel dostosowania warunków bytowych w placówce do warunków unijnych. Powstała także pracownia komputerowa, sala multimedialna i nowoczesne boisko do siatkówki w miejscu wcześniejszego boiska. To już 60 lat! Sześćdziesiąt lat minęło, jak jeden dzień, ale to piękne lata, o tym wiesz. Sześćdziesiąt lat minęło, lecz nie odeszło w dzień, zostanie w naszych sercach tak, jak chcesz. A świat w krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać na karuzeli życia, pokręcić się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 60 lat minęło, to piękny wiek, 60 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. A świat w krąg ci roztacza uroki swe
i prosi, żeby grać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego grania, bo masz 60 nowych, bo masz 60 nowych, bo masz 60 nowych lat. To już 60 lat! Panie dyrektorze, program młodzieży, dziękuję serdecznie.